Chwała Jezusowi. Dzisiaj mamy taką wspaniałą obecność i chcemy, żeby ci, którzy przez internet będą oglądać, także ją mieli. Także ogłaszam obecność Jezusa tam, gdzie jesteście. I nie ma znaczenia, w jakim stanie duchowym jesteś. Duchowym jesteś w stanie? W jakim duchowym jesteś w stanie? Dlatego, że Jezus zapłacił za ciebie. Jego miłość zwyciężyła wszystkie grzechy. Jego miłość jest większa niż twoje potyczki, twoje pomyłki, twoje grzechy. I tam dzisiaj, gdzie jesteś, ja deklaruję obecność Bożą. W twoim miejscu, w twoim sercu, nad twoim umysłem, nad twoją głową. Słuchajcie, dzisiaj będziemy głosić, będziemy mówić o wersecie z Pisma Świętego, który otrzymałem. I tutaj jest powiedziane tak, Ewangelia Jana 14, rozdział 18, werset. Nie zostawiam was sierotami, przyjdę do was. Kiedy Jezus odchodził, on powiedział te słowa, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Dzisiaj możemy poszukać w internecie na temat ducha sieroctwa, że wielu ludzi jest sierotami, dlatego że po prostu duch sierocy to jest duch diabła, który włazi w duszę dzieci i te dzieci czują się sierotami, czują się, że nie mają ojca. Wielokrotnie to jest tak, że nawet kiedy ojciec z nimi mieszka, oni się czują oddaleni od ojca. Dlatego, że słuchajcie, jest taki duch w upadłym świecie i każdy z nas tak się czuł prawdopodobnie. Podczas nowego narodzenia z niektórych z nas duch opuścił nas, ale w niektórych nas może dalej jest. I dzisiaj tutaj Jezus mówi, na innym miejscu, on mówi, że on był dla nich pocieszycielem, ale lepiej jest dla nich, żeby on odszedł, dlatego, że jak on nie odejdzie, nie przyjdzie pocieszyciel. Pocieszyciel, Duch Święty. I wiecie, on, Duch Święty, przyszedł w Dzień Zielony Świąt 2000 lat temu i on jest na ziemi. On jest ojcem, słuchajcie. On jest tym, który zdradza dzieci, które są zagubione, które nie mają zbawienia. On działa, on jest duchem Zbawiciela i przyprowadza każdego zgubionego do siebie, bo on jest tatusiem. To jest Duch Ojca. Duch Święty naradza nas na nowo i staje się naszym tatusiem, naszym Ojcem. I teraz, jakie jest przesłanie Jezusa do ludzkości? Takie, że On był pocieszycielem, że był Ojcem. Słuchajcie, proroctwo mówiło o Jezusie, że On jest Emanuelem i w jednym w tych wszystkich nazwach Jezusa, którymi prorok go nazwał, tam była nazwa Ojciec Odwieczny, będą go zwać. Jezus był Ojcem, słuchajcie, dla wszystkich, którzy byli, dlatego że Jezus w charakterze i w obecności, w miłości, w której chodził, dokładnie reprezentował sobą Ojca. Duch Ojca, sam Duch Ojca, serce Ojca działało przez Jezusa, słuchajcie. Kto widzi mnie, mówił Jezus, widzi Ojca. I teraz, kiedy Jezus odchodzi, on mówi, ja poszlę do was kogoś, kto będzie jak ja. On będzie ojcem dla was. I wiecie, dla nas dzisiaj Bóg chce powiedzieć, że my mamy Ojca, Ducha Bożego, który jest w miejsce Jezusa. I ja chciałbym o tym Duchu Boga powiedzieć parę rzeczy dzisiaj. Kim jest Duch Boga? Pierwszą rzeczą, kim Duch Boga jest, to jest kimś, kto jest bardzo, bardzo ważną istotą dla Boga Ojca i Boga Syna. Duch Boga jest najdelikatniejszą osobą z całej Trójcy, najbardziej pokorną. Bóg jest pokorny, tak samo pokorny, ale Duch Boga jest tak jakby najbardziej czuły ze wszystkich osób Trójcy. Dlatego, że Jezus sam powiedział o Duchu Świętym, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, On wprowadzi nas do wszelką prawdę, ale też mówi o Nim, że On, Duch Święty, ktobykolwiek, Jezus mówi tak, ktobykolwiek złorzeczył, mówił źle przeciwko Synowi, będzie mu odpuszczone. Ktobykolwiek źle mówił przeciwko Ojcu, będzie mu odpuszczone, ale ktokolwiek by mówił źle, złorzeczył Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia. Dlatego, że tam faryzeusze, religijni ludzie, wiecie, religijny duch działa przez ludzi nowonarodzonych i nienowonarodzonych. I teraz religijni ludzie przyjmowali tego ducha diabła, który mówił o Duchu Świętym, że jest duchem Belzebuba. I Jezus do nich mówi, dlatego, że mówili, w duchu Belzebuba wygania demony, Jezus do nich powiedział.
To, co mówicie, nie będzie wam odpuszczone. Ani w tym wieku, wiek to nie chodzi o 100 lat w tym momencie, tylko o okres czasu, bo w greckim języku są dwa czasy. Jest czas chronos, gdzie liczą się lata, i jest czas kairos. Jest, mówię o czasie kairos. To jest czas ten, który ludzie są na ziemi, ani w wieku przyszłym, dlatego że wchodzimy w wieczność. Bo u Boga nie ma czasu, dał ludziom. I czas, kiedy skończy się kairos, kiedy ten czas na ziemi się skończy, wchodzimy w wieczność. Słuchajcie. I tak to wszystko wygląda. I wiecie, ja chciałem czytać odnośnie tych wersetów, czyli co? Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To jest wers klucz. I teraz widzicie, uczniowie, zanim Pan ich powołał, oni byli po prostu sierotami. Oni mieli swoich rodziców. Ale wiecie, kiedy ktoś jest pod wpływem ducha tego świata, on z natury jest sierotą. Wiecie, dlatego że diabeł jest sierotą. On jest duchem, który upadł i on po prostu nie ma nikogo, on nie ma ojca. On jest niedyscyplinowany, chamski, brudny, bez po prostu dyscypliny, rozumiecie? Dlatego on jest po prostu oddalony. On nie ma żadnego ojca, on jest sierotą i on tego ducha każdemu z nas oddziela. Dlatego u Boga tak ważne jest, żebyśmy my szanowali swoich rodziców. Żebyśmy my błogosławili swoich rodziców. Żebyśmy my, dopóki mamy czas na ziemi, mogli mieć dobrą relację ze swoim tatą, ze swoją mamą. Dlatego, że to się Bogu podoba. Dlatego, że w tym momencie, kiedy jest relacja między ojcem i dzieckiem, matką i dzieckiem, w tym momencie, słuchajcie, Boża miłość, Boża łaska i Boże błogosławieństwo spoczywa, dlatego, że to jest założenie Boga Ojca. Pismo Święte mówi, że jeżeli rodzice nie pogodzą się z dziećmi, to sprawia, że ziemia jest przeklęta przez to, słuchajcie. A kiedy są w zgodzie, to sprawia to, że jest błogosławieństwo i duch Boga i obecność Boga rozlewa się po sercach rodziny, którą Bóg zaplanował. I teraz wiecie, jaka to jest relacja? Taka, jak Jezus miał ze swoim Ojcem. Relacja totalnej miłości. Bóg Ojciec jest tym, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. I teraz, jeżeli On jest Ojcem, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo, ja mam naśladować tego Ojca i mieć relację taką, jaką On miał swoim Synem. Rzeczą ważną jest, że Syn też chciał tej samej relacji z swoim Ojcem. Rozumiecie? I to właśnie o to chodzi. Jezus nie miał ducha sieroctwa. Wiecie, dlaczego Jezus był taki, jaki był? Osiągał cele Boga Ojca, dlatego, że On nie był sierotą. On nie był sierotą. Rozumiecie? Miał Ojca. Miał Ojca. On wielokrotnie powtarza, Ojciec jest ze mną, Ojciec jest we mnie. Co widzę, że Ojciec mówi, to wam mówię, co słyszę. Co widzę, że Ojciec czyni, to czynię. On był tak blisko swoim Ojcem. Wiecie, my zawsze możemy trafić w ducha sieroctwa, kiedy my nie mamy ze sobą Ojca, kiedy my nie mamy relacji z Ojcem, kiedy my wyrywamy się od relacji z Bogiem, z Duchem Boga, który jest na ziemi w tej chwili. I właśnie o tym Duchu Świętym można by było bardzo dużo mówić, dużo wykładów o nim zrobić. Przede wszystkim Duch Święty jest Bogiem i ma charakter Boga. Duch Święty ma uczucia, Duch Święty mówi, Duch Święty prowadzi, Duch Święty, możesz go zasmucić, możesz go zranić, możesz go zgasić, kiedy cię prowadzi Duch Święty do przebudzenia i mówi, podpal ogień Boży w tym miejscu. A ty mówisz, Panie, lękam się. Ale lęk jest od diabła. Rozumiesz? Możesz go zgasić, Ducha Świętego. Możesz go przez to zasmucić. Zgasić, słuchajcie. Dlatego, że duchy proroków są podległe prorokom. Prorok może zdecydować. Dusza człowieka może zdecydować, nie, Panie, ja nie idę twoją drogą. I zatrzymujesz działanie Ducha Świętego. To tak na marginesie. Słuchajcie, Duch Święty w świecie duchowym jest najpotężniejszą istotą, najpotężniejszą osobą, jaka jest w całym wszechświecie. On w świecie ducha jest nieskończenie święty, jest ogniem trawiącym i on, słuchajcie, budzi grozę we wszystkim, cokolwiek jest z tego świata. Wszystko, co jest w ciemności. Kiedy jesteś z Duchem Boga, jesteś w Jego ogniu, słuchajcie. I wszystko inne ucieka. Wszystko inne drży, kiedy On przychodzi. Są przykłady ludzi Bożych, którzy chodzili z Duchem Świętym. Były sytuacje, że całe tłumy rozstępowały się, kiedy ta osoba szła. Nie osoba szła, tylko szedł Bóg z tą osobą.
Bóg Duch Święty. Jest wiele przykładów. I teraz przejdziemy do 14 rozdziału, tam gdzie jesteśmy. To był werset 18. Wrócimy do 7 rozdziału, 37 werset. Zobaczymy, co Jezus powiedział. Mamy 7:37. Jezus tutaj zapowiada wylanie Ducha Świętego. To było przedtem, w tym już roku, kiedy poszedł na swoją mękę i on stanął w dzień święta, gdzie wylewali wody. Wiecie, nie jestem dobry w świętach hebrajskich, ale było takie święto, które symbolizowało w przyszłości wylanie Ducha Świętego, słuchajcie. I teraz Jezus mówi tak, a tu mówi narrator, nie? Czyli Jan opisuje, a w owym wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jezus zawołał. Nie tylko powiedział, czy przeczytał. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jego zawołanie było deklaracją i deklaracja stawała się czynem, rzeczywistością. I zobaczcie, co mówi dalej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wiecie, Jezus wziął obietnicę od Boga Ojca. Jeżeli On przejdzie i wykona wszystko, poddanie Duchowi Świętemu na ziemi, odda swoje życie na krzyżu, to wtedy Bóg Ojciec da Mu wszystkich tych, którzy w Niego uwierzyli. I ci wszyscy, którzy uwierzyli w Niego, otrzymają dar, jedyny dar, który jest w Piśmie Świętym. Dar Ducha Świętego. Dar osoby boskiej. Ale oni, była zasada, Jezus mówił do Nikodema, w 3 rozdziale Ewangelii Jana, 3-5 werset, Jezus tam tłumaczy, że On przyszedł zbawić świat. Świat, czyli ciebie i mnie. Ciebie, który słuchasz. Duch Święty jest z tobą tam. Bo Duch Święty jest statusem, który jest na ziemi od 2000 lat. I teraz, kiedy słuchasz, teraz powinieneś odczuwać Jego świętą obecność. Bo On Ciebie kocha. I jest, Duch Święty działa, kiedy Ty słuchasz Bożego Słowa. Duch Święty daje Ci wtedy wiarę, bo Pismo Święte mówi, że wiara przychodzi ze słuchania Bożego głoszonego Słowa. I teraz, kiedy ja głoszę, Duch Święty powinien Cię dotykać tam, gdzie jesteś. Dlatego, że Jezus zapłacił za Ciebie, że nie masz żadnych obaw, nie masz mieć żadnych obaw. Masz stać po prostu przed Bogiem i czekać na Jego łaskę, bo jest jeszcze łaska na ziemi. Słuchajcie, czas łaski się kończy. Nie wiemy kiedy, ale Jezus niedługo przychodzi, żeby wziąć żniwo ziemi. Żniwo Ewangelii, żniwo, które było żniwowane przez tych, którzy głosili Ewangelię. I teraz, zobaczcie, Duch Święty został dany w Dzień Zielonych Świąt przed Duch Święty. Wiecie, poczytamy wersety, żebyśmy zobaczyli 14 rozdział i 26 werset Ewangelii Jana. Mówi, Jezus zapowiada Ducha Świętego i mówi tak. Zobaczcie. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim. Co znaczy w imieniu moim? Znaczy, że co? Z powodu mnie. Z powodu tego, co jest na krzyżu uczynił. Jezus zanim poszedł na krzyż, On wiedział, że On to uczyni. Że On umrze. Że On zwycięży śmierć. Zwycięży szatana. Weźmie klucze, obnaży go. I będzie miał władzę nad piekłem, nad śmiercią. I żaden diabeł nie będzie mógł Cię tam wrzucić, kiedy jesteś z Jezusem. Albo chcesz z Nim być. I zobaczcie. Mówi dalej tak. Nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I mówi dalej. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie taki, jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wiecie, co to był za pokój? Pokój Ducha Świętego. Pokój, który miał Jezus. Słuchajcie, Jezus dał im pokój, ale kiedy Jezusa pojmali, ten pokój uciekł. Bo to był wygenerowany w namaszczeniu Jezusa pokój. Dlatego oni musieli przyjąć Ducha Świętego, żeby osobiście z Nim
mieć relację. Dlatego jest, kiedy pytali go, czemu twoi uczniowie nie poszczą, Jezus powiedział, że przychodzi czas, kiedy pościć będą, dlatego że oni będą poddani Duchowi Świętemu i Duch Święty, jak stąpi na nich, poprowadzi ich do postu, tak jak poprowadził Jezusa. Będą mieli swoje własne namaszczenie, będą robić poddani Duchowi Świętemu te rzeczy i większe, które czynił nawet Jezus. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, następny werset. 15 rozdział, 26. Tam jest powiedziane tak. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poszlę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Zobaczcie, Duch Święty weźmie naczynia, przez które będzie składał świadectwo o Jezusie. O to tu chodzi. Werset 16 rozdział, 7 werset mówi tak. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czyli co? Duch Święty, kiedy jest głoszona Ewangelia, przekonuje świat o grzechu, czyli ludzie ze świata, którzy są niezbawieni, że są w grzechach, bo Jego święta obecność, kiedy przychodzi, to człowieka dusza się trzęsie, że jest nie w porządku przed żywym Bogiem. I ma przekonanie, że musi pojednać się z Bogiem. Ta dusza, kiedy Duch Święty przychodzi, przede wszystkim odczujesz po prostu przekonanie, że potrzebujesz pojednania z Bogiem. Zobaczcie, o sprawiedliwości, Duch Święty przekonuje o sprawiedliwości, że Jezus sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych i zapłacił nasz wyrok, naszą cenę. Słuchajcie, gdyby nie Jezus, każdy z nas poszedłby do piekła na całą wieczność. Piekło w tej chwili jest, ale piekło, ludzie idą tam na chwilę, bo będzie wrzucone do jeziora ognistego. Nie wiemy, za ile to czasu będzie. Możemy spekulować, Pismo Święte mówi nam mniej więcej, kiedy to będzie. Słuchajcie, piekło i szatan i wszystkie demony, te wszystkie anioły, które podają się za bogów na całym świecie, słuchajcie, i te wszystkie demony, które im służą, one wszystkie pójdą i wszyscy, co są w piekle w tej chwili, w jezioro ogniste. Nie będzie tam już baraszkowania z duszami. Nie będą demony się bawić duszami. Będą tak samo płonąć, jak i dusze. Rozumiecie, że to jest straszne? Jezus przyszedł po to, żeby głosić o piekle, żeby uratować ludzi. Jezus mówił do swoich uczniów, ja nie przyszłem sądzić. Jezus nie sądzi ciebie czy mnie za nasze upadki. Jezus przyszedł nie zbawić. Przyszedł zbawić każdego człowieka, który jest na ziemi. A my chcemy jako ludzie sądzić. Nie, mamy zbawić. Rozumiecie? Jezus uniżył się tak nisko, słuchajcie, niżej nie można było, żeby uratować nas. Uniżył się. I był posłuszny do śmierci krzyżowej. My mamy wchodzić w Jego ślady. Mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Jezus płakał za duszy nieśmiertelne. Jezus płakał. Jezus modlił się. Rozumiecie, dużo nam brakuje do Jezusa. I teraz zobaczcie. Mówi. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Święty, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie. Lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdy z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, z mego weźmie i wam oznajmi. Jeszcze wcześniej mówiliśmy o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie użycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Zobaczcie, Duch Święty w twoim sercu pokaże ci to, że szatan, ten anioł, który jest sierotą, został osądzony. Wiecie, aniołowie nie mogą się nawrócić, bo nie mają dusz. To są duchy. Nie może żaden anioł się nawrócić. Duch, kiedy jest, on jest nastawiony z pasją, żeby czynić to, co czyni. Duch Święty dąży do świętości, dąży i prowadzi ludzi do świętości i idzie za tym. Duch Święty, ale duch zły dąży z pasją, żeby czynić zło.
Nie możesz iść na kompromis z duchami. Bo on jest przeklęty i zły. On idzie cały czas zło. On nie może się zatrzymać. Nie może się upamiętać. Nie może się nawrócić duch. Rozumiecie? Dlatego, że nie ma duszy. Nie ma decyzji. On stał się nieczysty, jest nieczysty do końca. Każdy anioł, który zbuntował się, czy to było, który poszli za szatanem, czy to byli ci, którzy byli z kobietami i te kobiety rodziły im olbrzymów, słuchajcie, bo jest napisane w piśmie, że za czasów Noego przed potopem i po potopie byli ci olbrzymi. Czyli ci aniołowie, byli aniołowie, którzy co jakiś czas schodzili z niebios i grzeszyli i na zatracenie wychodzili. Byli zwiedzeni, byli po prostu zwodzeni w jakiś sposób. I anioł nie może się nawrócić. Dlatego Ewangelia nie jest głoszona dla aniołów. I nie może być głoszona dla aniołów. Dlatego, że Ewangelia jest zbawieniem duszy. Rozumiecie? Zbawienie naszego ducha jest przez to, że my przyjmujemy Zbawiciela, który oddał swoje życie na krzyżu zamiast nas. To jest Ewangelia dla człowieka. Wiecie, dlatego, że człowiek podstępem został wprowadzony w ciemność, dlatego też człowiek przez Boga jest wyprowadzany, jakby powiedzieć, na świetle, w jasności. Ewangelia zgłoszona. Ewangelia to jest to, że Jezus zamiast ciebie umarł i ty potrzebujesz przyjąć Jego życie, a oddać swoje brudne życie pod krzyż i o nim zapomnieć. Bo na krzyżu tam twoja upadła natura, którą pierwszy człowiek Adam i Ewa odziedziczyli, tam została przybita. I ty przychodząc do Jezusa dzisiaj, w jakimkolwiek stanie jesteś, możesz przyjść i powiedzieć: Panie Jezu, oddaję Ci moje brudne życie, które idzie na zatracenie. Duch Twój, niezbawiony, nienowonarodzony, nieczysty, idzie do piekła, ale Jezus dał Ci wyjście, że Ty możesz przyjąć Ducha. Możesz narodzić się na nowo, przyjmując Jezusa. Jezus stał się sprawiedliwością naszą. Jaką sprawiedliwością? Że On, nieskończenie święty, umarł zamiast nas. Stał się barankiem, który miał krew świętą, która obmyła nas, odkupiła nas. Rozumiecie, w Starym Testamencie baranki, koziołki obmyły. Ich życie niewinnego zwierzęcia przykrywało grzechy człowieka. I demony nie miały prawa do tego człowieka, nie miały prawa go niszczyć. A Bóg zaplanował tak, że Jezus, dla Jezusa przysposobił ciało. On stał się barankiem, który raz na zawsze złożył ofiarę. I Jego krew święta, dlatego że w świecie ducha jest cały czas taka sama, świeża, słuchajcie. W świecie ducha nie ma czasu. Jest wieczność. I to, co stało się na krzyżu, i ta krew jest tak samo żywa, jaka była 2000 lat temu. Ta krew obmywa nas, jako krew baranka Bożego. I wiecie, nie tylko to, ale dlatego, że Jezus potępił grzech w ciele, natura grzeszna, która mieszkała w naszym ciele, została tam do krzyża przybita. Abyśmy my już nie żyli według upadłej natury, przyziemnej, ludzkiej i demonicznej, którą diabeł nam dał pierwszym ludziom, czyli przez spożycie z drzewa poznania zła. Wiecie, powiedział, otworzą się wasze oczy. Wiecie, jakie oczy otworzyły się? Oczy zmysłów. Człowiek stał się duszewny. Bez relacji z Bogiem. Umarł duchowo. Przestał mieć relację z Bogiem. Otworzyły mu się oczy zmysłów, tak jak samemu diabłu. Bo on też zgrzeszył i otworzyły mu się zmysły. On stał się umysłem, stał się duszą. Nie, mówimy, że diabeł duszy nie ma, ale chcę wam pokazać, że stał się umysłem. On jest takim umysłem, który jest w 100% umysłem. Ludzkim myśleniem, przyziemnym i demonicznym myśleniem. I wiecie, jeżeli chodzi o pojemność umysłu, jego umysł jako anioła myśli w 100%, nasz myśli w 7. Rozumiecie? Dlatego diabeł zwodzi ludzi, oszukuje. Dzisiaj tysiące ludzi czekają na czyściec, gdzie diabeł wymyślił, że czyściec jest, a go w ogóle w Biblii nie ma. Jezus, kiedy mówi i zdaje świadectwo, daje taki przykład, że był człowiek Łazarz, który cierpiał, było jakieś, miał jakieś na ciele choroby, nie dał rady pracować i leżał u bramy jakiegoś bogacza, słuchajcie. I ten czekał, że ten bogacz coś mu da. Wiecie, bogacz miał dużo miejsca, żeby go wziąć. Ale o co chodzi? Jezus mówi w tej przypowieści, że Łazarz umarł i umarł też bogacz. I aniołowie zanieśli Łazarza na łono Abrahama, czyli na miejsce, które tak się nazywało, bo tam był Abraham i wszyscy, których
byli wiary Abrahama, siedzieli tam w raju, który był bardzo blisko piekła, dlatego że krew nie była przelana, jeszcze Zbawiciel ich nie odkupił i nie zabrał stamtąd. I teraz tam jest tak powiedziane, że poszedł bogacz i on poszedł od razu i cierpiał męki w płomieniu. I nigdzie nie jest wspomniane, że bogacz kiedykolwiek stamtąd mógłby wyjść. Słuchajcie, Jezus tego nie mówi. Ten bogacz prosi Abrahama, żeby posłał kogoś tam na górę do jego braci i tak dalej, żeby nie przyszli na to miejsce męki. Słuchajcie, nie tylko jedno miejsce. W Psalmach jest bardzo wiele miejsc o krainie umarłych. O kobietach, o mężczyznach, którzy drogi idą, nogi schodzą do krainy umarłych. Wiecie, z tamtej krainy się nie wychodzi, jest tam powiedziane. Ja wiem, że są jakieś doktryny, słuchajcie, o czystu, bo ludzie myślą tak, skoro nie ma zbawienia, nie przeżywamy zbawienia, no to musimy coś innego wymyślić, żeby dać tym ludziom jakiś pokój. Ale słuchajcie, pokoju nie ma, dlatego że nie ma czysta. My oczyszczamy się na tej ziemi, my oczyszczamy się krwią baranka na tej ziemi, żeby nasze dusze były czyste, żebyśmy mogli spotkać się z Panem. Kiedykolwiek ten Pan przyjdzie. Dlatego Jezus o tym wszystkim mówił. Czuwajcie, bo nie wiecie. Czuwajcie. I módlcie się. Kobiety płakały nad Jezusem, kiedy prowadzili Go na krzyż. On mówi, nie płaczcie nade mną, tylko nad sobą samym. I nad dziećmi swoimi. Rozumiecie? Także to, co Jezus uczynił, wiecie, co Bóg powiedział tak. Każdy, kto przyjmie mojego Syna, przyjmie Jego naukę, bo przyjąć Jezusa to nie jest tylko, że Panie Jezu, przyjmuje Cię jako Pana Zbawiciela. Nie. Jeżeli przyjmiesz Jezusa naukę i ochrzcisz się w tą naukę, bo chrzest to jest to, że Ty oddajesz się całkowicie swojemu nauczycielowi, swojemu Zbawicielowi, żeby żyć i iść za Nim przez wszystkie dni swego życia. I Bóg Ojciec powiedział tak, usprawiedliwienie jest z wiary w Syna Bożego. Każdy, kto uwierzy w Syna Bożego, zostanie usprawiedliwiony. Jego krew obmyje tę osobę, a jego ofiara, że on został przybity do krzyża, jego życie zostało tam położone, nasze życie duchowo umarłe umrze i zostanie na krzyżu, a w tym samym momencie Duch Święty zrodzi nas i stajemy się nowym stworzeniem, o czym mówi apostoł Paweł. W liście do Koryntian, 5:17, słuchajcie. Także jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, wszystko co stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Bóg to tak uczynił, tak mówił apostoł Paweł. I teraz widzicie, nie ma innej drogi. Jezus kiedy przyszedł, ja właśnie to mam mocno w swoim sercu. Nie może cię zbawić żaden święty, żaden jakikolwiek anioł upadł, jakkolwiek go nie nazywasz. Dlatego, że to wszystko, żaden człowiek nie ma szans dać ci zbawienia, dlatego, że tylko jeden jest Zbawiciel, który zbawia. Nikt inny nie może zbawić, bo nie miał świętej krwi Boga Ojca w sobie. Słuchajcie, Jezus miał krew Boga Ojca i On został jako płód, czy w jakiś sposób taki włożony do łona Marii, słuchajcie. Jego krew była nieskończenie święta. Nawet miała inny kolor niż ludzka. Była złota, słuchajcie. Czy to złoto można było widzieć oczami ludzkimi? Nie wiem. Ale wiem, że była boska. Jego krew była nieskalana, była krwią Boga Ojca, nieskończenie świętą. Dlatego Jezusa krew nie zakryła grzechów takiej krew niewinnych zwierząt, ale ona zmazała wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy ludzkości. Tych, co żyli, tych, co byli tam w raju, który był wtedy przy piekle i cierpiący widzieli tych, którzy byli w raju i rozmawiali ze sobą, pomimo, że byli oddaleni o jakiś tam, o, nie wiem, jakaś tam przepaść była między nimi. Że nikt nie mógł przejść w ogóle z tego miejsca. Rozumiecie? Na tym to polegało. I teraz krew Jezusa, słuchajcie, sprawiła to, że ona odkupiła wszystkich tych, których krew zwierząt zakrywała ich grzechy, a Jezusa krew zmyła wszystkie te grzechy. One były zakryte, one tam były. Dlatego na łonie Abrahama sprawiedliwi ludzie, słuchajcie, byli bardzo blisko piekła. Bo gdyby Jezus zgrzeszył, to wszyscy by musieli być wchłonięci w piekło. Wszyscy. Jak jeden.
by byli wchłonięci w piekło. Nie byłoby odkupienia dla nikogo z nas. Dlatego tak potężna jest Ewangelia. Nie ma w nikim innym zbawienia. Tak jest napisane. Dlatego, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem. Pod całym niebem. Danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Co teraz powiesz? Że masz kogoś, kto cię zbawi? Rozumiecie? Ja wiem oczywiście, dlatego, że byłem ministrantem, tylko o tych rzeczach wiem. Niektórzy może myślą, że jestem idiotą. Ale dobrze znam religię. Nie tylko katolicką. Trochę wiem też o islamie. Byłem na kilku konferencjach. Wiecie dlaczego? Żeby poznać, co to jest. To jest syf. Ci ludzie są bez Boga zatraceni na wieki. Tam nie ma zbawienia. W żadnej religii na świecie nie ma zbawienia. Dzisiaj świat dąży do tego, żeby zrobić jedną świętą religię. Ale ta religia będzie bez Jezusa. Bez Zbawiciela. Bez żywego Boga. Zwiedzenie totalne diabła. Diabeł wymyślił religię. Za każdą religią stoją upadli aniołowie, tak zwane zwierzchności. Silne zwierzchności, silne siły anielskie. Za każdą jedną. Dlatego dzisiaj wielu mają przeróżne rzeczy, słuchajcie. Klepią i klepią i klepią do takiego, do tamtego, do tamtego. Klep, człowieku. Chrystus jest Zbawicielem. Nie zbawi cię nikt inny. Ale myślę, że z tematu trochę zeszłem. Słuchajcie, przechodzimy do... Byłem w rozdziale 15-26. Czy już byłem w 16? Tak. Okej. Okay. Przejdziemy dalej. Odnośnie Ducha Świętego. Słuchajcie, wszystkim tym, Pismo Święte mówi, którzy przyjęli Jezusa, On dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Tylko tak do tematu to dorzucę. Tam jest ciekawie to napisane. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana jest powiedziane tak. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, mówi o Synu Bożym, który miał na imię Słowo. Dlaczego miał Jezus na imię Słowo? Z powodu Jego funkcji. Funkcją Boga Ojca było wypowiedzieć i Słowo wtedy wychodziło, słuchajcie, i Duch przejmował Słowo i tworzył. Tak stało się to stworzenie. Jest napisane, że przez Niego i dla Niego zostały stworzone całe wszechświaty. My zostaliśmy stworzeni dla Niego. Przez Niego i dla Niego. Czyli Bóg Słowo stworzył nas, ludzi, dla siebie. I potem dlatego przyszedł i nas odkupił. I zobaczcie, co powiedziane. Wszystko przez Nie powstało, przez to Słowo, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Wiecie, światłość. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I dalej w 8 pisze tak. W 9 wersecie, pierwszy rozdział Jana. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez nim powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. I moje pytanie jest, czy ty go przyjmujesz? Jesteś jego własnością. Ale wiecie co? Możesz przyjąć diabła i pójść na wieki tam, gdzie on idzie. On nic nie może zrobić. On nie może się uratować. Jedyną rzeczą, co chce zrobić, to zatracić ciebie razem ze sobą. Chce jeszcze zrobić taką wojnę wielką, przeciwko Bogu wyjść. Bo ma nadzieję może, że jak zwiedzie jak najwięcej ludzi, to jakaś wojna, coś skóra. I zobaczcie. Na świecie był i świat przed nim powstał, lecz świat go nie poznał. I to jest właśnie pytanie, które już zadałem. Czy ty faktycznie chcesz poznać Jezusa? Zobacz. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Czyli tak czy inaczej, jakbyś nie patrzył, kiedy jesteś na tej ziemi, jesteś własnością Jezusa. Jesteś Jego własnością.
Tylko problem polega na tym, czy ty chcesz z nim się pojednać. Rozumiecie? Każdy człowiek jest mój. Każdy jeden, mówił prorok w Starym Testamencie. Każdy jeden. Nie ma ludzi, którzy należą do diabła. On ich kradnie, oszukuje i zwodzi. Prowadzi ich na zatracenie. Męczy ich w piekle. On musi skądś tą swoją siłę diabelską mieć. A więc ich tam dręczy. Rozumiecie? Żeby nakarmić się czymś. Bo on mocy nie ma. Jego moc się kończy. Czym dalej jest od Boga, czym dłużej jest oddalony, ten anioł traci wszystko, słuchajcie. Zobaczcie, co mówi dalej. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Czyli co? W Jego osobę. Czy wierzysz, że Jezus jest Bogiem, który miał na imię Słowo i stał się człowiekiem, który otrzymał imię Jezus? W hebrajskim Yeshua. Rozumiecie? W co świat potrzebuje uwierzyć? My uwierzyliśmy. My uwierzyliśmy. I zobaczcie. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Czyli co? Bóg Słowo przyjął ciało ludzkie i zamieszkał wśród nas. I zobaczyliśmy Jego chwałę, jaką ma jedyny Syn Ojca. Pełne łaski i prawdy. Rozumiecie? Zbawienie jest w tym, który nas odkupił. Ale do czego zmierzam? Przez to, że Ty przyjąłeś Jezusa, ja przyjąłem Jego ofiarę na krzyżu i ja z wiarą to przyjąłem. Wiem, jaka była walka w ten dzień, kiedy mówiłem Bogu: Boże, Ciebie nie znam. Nie mogę wierzyć w kogoś, kogo nie znam. Miałem zakryte oczy i wołałem: Boże, ja muszę Cię poznać, żeby w Ciebie wierzyć. I wtedy właśnie miałem wizję, słuchajcie, i miałem w sercu pragnienie wyznawania tego, co widzę, i to były grzechy, które popełniłem, których nie wyznałem, których nie pokutowałem. Nikt o nich nie wiedział, ale Bóg wiedział. I wiedziałem w swoim sercu, że mam przeprosić Boga za to. Przepraszałem, słuchajcie, i ten film, taki urywek filmu, jak popełniam grzech, chował się pod taką platformę. Pojawiał się następny. I tak ze trzy pojawiło się takie grzechy, a ja mówię: Boże, wszystkie moje grzechy przebacz. Ja wierzę, że Jezus zamiast mnie umarł. Ja mówię w modlitwie: ja wierzę, że Jezus zamiast mnie umarł, bo byłem w oazie i tam głosili Ewangelię, słuchajcie. Ja mówię: ja wierzę, że Jezus za mnie umarł, ale ta wątpliwość tak była potężna we mnie. Ja powtarzałem to 15 razy, 20. Ja wierzę, że Jezus zamiast mnie umarł. Przebacz mi moje grzechy. Rozumiecie? I byłem gorący, byłem omlany potem, słuchajcie. I ciężary w moim sercu podnosiły się do góry i w pewnym momencie wiedziałem, co się stanie. I słuchajcie, w jednej chwili ciężar wyszedł i obecność, światłość wypełniła mnie. Weszła we mnie światło. Stałem się człowiekiem tak lekkim, że myślałem, że będę latać, słuchajcie. Całkowicie wolny. Ja nie wiedziałem, że to jest Duch Święty. Nie wiedziałem, że jest Duch Święty. On wszedł we mnie. Narodził mnie na nowo. Wypełnił mnie swoją obecnością. Byłem człowiekiem pełnym demonów. Kiedy zaczynałem kogoś bić, nie wiedziałem, kiedy przestać. Dlatego, że były demony we mnie. I to demony z pokoleń. Ale Jezus uwolnił mnie. I dał mi swoje plany. I w tej chwili jestem w miejscu, w którym jestem. Żeby składać swoje życie w ofierze i służyć Jemu i wołać ludzi, słuchajcie, głosić Ewangelię. Dlatego, że ten Jezus, słuchajcie, zmienia życia. Ja, który klołem co drugie słowo, zmieniłem się od środka i ani jedno przekleństwo nie wyszło z moich ust. Więcej. Potem po latach dopiero miałem jakieś trudne sytuacje, zresztą powiedziałem. Rozumiecie? Całkowita wolność. W jednej zwykłej, prostej modlitwie wierzę w to, co Jezus uczynił dla mnie na krzyżu. Ja w to wierzę. Wątpliwość mi chyba nie. A ja przebijam się, mówię: wierzę w to. I to coś takie było ciężkie, że ciężko było wierzyć. Ale ja z całą siłą mówię: Boże, ja wierzę.
Bo ja słyszałem tę Ewangelię. Słyszałem, że Jezus zamiast mnie umarł. Ja chciałem Go poznać, ja chciałem tego, co ta Ewangelia daje. I zmieniło się całkowicie moje życie. Dzisiaj moi znajomi, moja rodzina, oni tego nie pojmują, słuchajcie. Są tacy, którzy oddali się Jezusowi, znają Pana. I mogą mieć piękny czas z Nim. Połowa mojej rodziny zna Jezusa. Słuchajcie. Bóg przyjmuje każdego. Każdemu pomaga. Kiedy my przychodzimy do Ojca, kiedy przychodzisz, musisz przyjść do Boga Ojca w imieniu Jezusa i powiedzieć: Boże Ojcze, przychodzę w imieniu Jezusa. Dlatego, że Ty przychodząc do Boga potrzebujesz przyjść z przebłaganiem za swoje grzechy. Potrzebujesz przyjść z wiarą, że Jezus i Jego krew przelana jest barankiem, który zapłacił zamiast Ciebie za Twoje grzechy. I tak przychodzisz przed Boga Ojca. I mówisz: Ojcze, przychodzę w imieniu, czyli co? Przychodzę z osobą Jezusa, z barankiem do Ciebie, który przelał swoją krew, abym ja był wolny. I Bóg Ojciec Ciebie wtedy przyjmuje, kiedy Ty przynosisz tego baranka przed Boga Ojca. I ten Bóg Ojciec mówi: tak, dokładnie to mówi moje słowo, że Ty wierząc tego baranka dostajesz przebaczenie i dostajesz zbawienie. Bo to jest obietnica Ojca, że każdy, kto przyjął Jezusa i uwierzył w Niego, zostaje zbawiony i dostaje, naradza się. Wiecie, Pismo Święte mówi, że staje się potomkiem Boga. Potomkiem. Potomkiem. Technofeu. Po grecku. Tak jak mówiłem, żeby być w królestwie, potrzebujesz się narodzić w rodzinie króla. I wiecie, uczniowie po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy Jezus zmartwychwstał, przyszedł do nich, On tchnął na nich ducha i powiedział: weźcie Ducha Świętego. Ci uczniowie, którzy zostawili Go, a potem powiedział, ten Duch Święty sprawił, słuchajcie, co sprawił Duch Święty, sprawił, że oni stali się synami Bożymi. Ale mówi tak: poczekajcie, teraz jesteście synami Królestwa, a każde Królestwo ma swój język. Czekajcie tam na obietnicę Ojca. I tam przyszedł język Królestwa. Zostali wypełnieni Duchem Świętym i mówili, tak jak Duch im podawał. I prorokowali. Rozumiesz, że jesteś w Królestwie, który ma język? Dlatego język, który mówisz, komunikuje się z Bogiem Ojcem bezpośrednio. Bo to jest język innego Królestwa, niż to na ziemi jest. I nikt tego języka nie rozumie. Chyba, że Bóg komuś da zrozumieć. Czyli stałeś się Synem Bożym i dostałeś język Króla, który jest używany w Królestwie Boga. Na świadectwo tego, co mówi Słowo Boże w Rzymian w rozdziale 8, mówi apostoł Paweł, że ten Duch, Boga Duch, Duch Święty, którego oni przyjęli, świadczy wespół z Duchem naszym, nowonarodzonym już przez Boga, czyli ożywionym do życia z tej martwoty, jak człowiek zrzeszył Duch, jego stał się martwy, stał się tylko żywą duszą. I teraz ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym ludzkim, że dziećmi Bożymi, synami Bożymi, czy potomkami Boga jesteśmy. Wiecie, kto sam świadczy? Sam Bóg Duch Święty, najpotężniejsza osoba, która jest tatusiem na ziemi od odejścia Jezusa stąd, świadczy wespół z naszym nowonarodzonym duchem, że jesteśmy Jego potomkami. I tego Bóg chce. To jest zbawienie dusz. Przeznaczenie naszego życia na ziemi jest po to, żeby zbawić dusze nieśmiertelne. Zbawić duszę kogoś, kto po prostu słucha nas, kto po prostu będzie słuchał może w przyszłości. Po prostu, to jest realne. Jezus przyszedł oszczędz ludzi przed szatanem i przed piekłem. Ludzie się boją, ale Jezus głosił prawdę. Nie ma w nikim innym zbawienia. To wy Jego nie chcieli przyjść. A w ogóle, jakbyśmy otworzyli, wiele wersetów mówi, że człowiek, który źle czyni, nie zbliży się do światłości, żeby nie wyszło na jaw, nie wyszło to, że on postępuje źle. Ale właśnie o to chodzi, że jeżeli chcesz przyjść do Boga, ty musisz wyznać to, że postępuje źle. Wyprowadzić z ciemności te rzeczy, bo jeżeli ich nie wyprowadzisz, one będą nad tobą ciążyć.
Bo ty masz grzechy tajemnicze, które masz razem z diabłem. I ty potrzebujesz je wyznać, żeby one wyszły z ciemności do światła i wtedy dla ciebie jest szansa uwolnienia. Dlatego Pismo Święte mówi, że oni mieli, co jak się głosił, przybliżyło się królestwo, nie każda dolina będzie wywyższona, każda góra poniżona, wiecie. Ta sprawa serca musi być uporządkowana. I wiecie, kto źle czyni, nie zmusi do świętości, żeby nie przyjął uczynki. Ale wiecie, mądry człowiek, kiedy usłyszy Ewangelię zbawienia, to powie tak. Co mam do stracenia? Grzechy wyrzucić siebie? Co ja mam stracić? Grzechy swoje? Wyznaj grzechy Bogu, gdzie jesteś. Wyznaj, szukaj Go. Dlatego, że podszedł Jezus. Wyznawaj Mu swoje grzechy. Nie pozwól szatanowi, żeby miał w tobie jakiś gwóźdź. Że może przychodzić do tego życia i po prostu robić, co chce z tym gwoździem w twoim sercu. Duch Święty, gdy przyjdzie, jest powiedziane, wprowadzi was. Ale wiecie, my potrzebujemy przebywać z Panem. My potrzebujemy pragnąć poznawania Ducha Bożego. My potrzebujemy Go poznać. Nie możesz być dalej sierotą. Nie możesz być dalej sierotą. Musisz poznać swego Ojca. Duch Święty jest twoim Ojcem na ziemi. W miejsce Boga Ojca był Bóg Syn. W miejsce Boga Syna przed Bóg Duch. I On jest twoim tatusiem. Nie bądź sierotą. Nie bądź. Duch Święty wypełni cię. On da ci moc, da ci siłę. Da ci to, że będziesz chodził jak Syn Boży czy Córka Boga po tej ziemi. Dlatego, że On jest twoim Ojcem. Wiecie, diabeł oszukuje wierzących ludzi. Oni chodzą w duchu religijnym. Tak silentnie, słuchajcie. O tak, ja Jezusa kocham. A co dla Jezusa? Przez cały dzień? Jezus z serca, wiadomo. I nie mówię o jakiejś religii, słuchajcie. O, muszę to, muszę tamto, muszę tamto. Żeby zadowolić się. Nie, Jezus chce twojego serca. Gdzie chce twojego serca? Wszędzie, gdzie jesteś. W pracy, poza pracą, w domu, poza domem. Twojego serca. Synu, daj mi swoje serce. Jak serce twoje cię zwodzi, sprowadza cię pokuszenie, daj znowu serce swoje Panu. Sprowadza cię pokuszenie, daj znowu swoje serce Panu. Wiecie, dlaczego Bóg kochał Dawida? Dlatego, że to był człowiek, który cały czas dawał swoje serce Panu. I on się nauczył tego, że mówi tak, zawsze miałem Pana przed oczami. Czyli w swojej wyobraźni, w swoim duchu, w swoim sercu, w swojej tej mentalności, gdzie mówi, odnówcie się w duchu umysłu Dawid miał Boga, swego Pana, przed oczami. Po prawicy był mojej, żebym się nie potknął. On wierzył i był z tym Bogiem. Rozumiecie? Musisz wierzyć, bez wiary nic nie stanie. Sprawiedliwy, ten, co przed Bogiem usprawiedliwił i ten, co postępuje według Bożych przykazań, jest napisane, że będzie żył z wiary. Każdy z nas ma moc Ducha Świętego, kiedy go przyjąłeś, żeby być i żyć jak sprawiedliwa osoba na ziemi. Doskonale święta. Doskonała. Bądźcie wy wtedy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. To mówił Jezus wielokrotnie. Rozumiecie? Gdybyśmy nie mogli być doskonali, Jezus by tego nie powiedział. Ale my z Bogiem możemy być doskonali. Możemy doskonalić się i czynić to, co Jemu się podoba i być doskonali. Doskonałymi dziećmi Bożymi. Wiemy, że prześladowanie przychodzi, dlatego że my dążymy do świętości. Tych, których diabeł zdobył i ich usilił, oni już nie dążą do świętości, oni potrzebują uwolnienia, jako wierzący. Dlatego muszą wołać do Pana, żeby zerwał ich kajdany, żeby zerwał ich więzy. Dużo by można było mówić. Pismo Święte mówi, jeszcze Jan mówi w pierwszym liście Jana, że lecz namaszczenie, które macie od Jego, od Boga Ojca, czyli dar Ducha Świętego, pozostaje w was. Nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. Lecz namaszczenie, które jest w was, poucza was o wszystkim. Dla tych, którzy są dojrzali, nie? Dla tych, którzy już zaczynają uczyć się bezpośrednio Ducha Świętego.
To jest powiedziane przez Jana. Ale Boga z zadaniem, Boga wiarą i przeznaczeniem nas jest, że Duch Boga będzie nas uczył i prowadził, tak jak prowadził Jezusa. My mamy opiekunów do czasu. Dlatego jest napisane, kiedy dziedzic jest dziecięciem, myśli jak dziecię, robi jak dziecię, ale kiedy wyrasta na męża, wtedy zaprzestaje myśleć tak jak dziecię. Wiecie, my myślimy jak dzieci, myślimy przyziemnie, myślimy po ludzku. I Pismo Święte o tym mówi. Ale jak wzrastamy w Bogu, zależy na ile z Bogiem przebywasz. Na ile jesteś z Bogiem poważny, na tyle wzrastasz. Jak wzrastamy w Bogu, to wszystko się zmienia. Przestajesz być dziecięciem, stajesz się młodzieńcem. Przestajesz się być młodzieńcem, stajesz się dorosłą osobą, dojrzałą w Bogu. Amen. Ojcze, dziękuję Ci. Modlę się, Ojcze, o każde serce, które będzie słuchać, które słuchało, które słucha, abyś dotknął to serce. Ojcze, ja ogłaszam moc świętej krwi Jezusa. Ja uwalniam Twojego Ducha przez ten ekran, Ojcze, do ludzi, którzy tam są przed tym ekranem lub którzy będą oglądać to. Ojcze, ja modlę się, aby każdy został dotknięty, każdy dostał importację Twojego Ducha Świętego, tej osoby, która jest na ziemi, aby spotkał się z statusem, który naradza na nowo, prowadzi do Ojca, prowadzi do Jezusa, bo Jezus jest drogą, Jezus jest bramą dla owieczek, Jezus bramą jest do Ojca i dlatego dziękujemy Ci, Boże Święty, dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że Ty dotykasz, że Ty przemieniasz, dlatego, że Twoje zbawienie potrzebuje dotrzeć do każdego serca. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. Amen.